Chyba mógłbym naostrzyć te twoje ostrza. Mów, czego chcesz. Ogień dezynfekuje, więc te ostrza są bardzo higieniczne. Nie zniszcz tego. Patrz, za tą szczeliną są drzwi. Tyr może tam być. Zwiarwa! Ten, kto to napisał, miał oko do szczegółów. Woda nie płynie. Coś nie tak. Słyszę, że przywróciłeś przepływ wody. Co dalej? Trzeba jakoś obrócić to koło, nie? Udało się! Dostańmy się do tych drzwi. Tyrze? Nie wydaje mi się, żeby to tutaj przetrzymywano tyra. Ale on musi gdzieś tu być. Kopalnia jest ogromna. Atreusie, przed czym zamierzasz powstrzymać Odyna? Mówisz, jakbyś znał jego plany. Nie znam ich. Właśnie dlatego... Bracia, szaleje Fimbulwinter. Ragnarok czai się za rogiem. Odyn jest zdesperowany. Niezależnie od tego, co planuje, z pewnością myśli przy tym tylko o sobie. Właśnie. Po drugiej stronie są kolejne drzwi. Może to te właściwe?
Co tam napisali? Dobry trop. Zostawiali drzwi. Nie chcę cię zrażać, ale to w końcu kopalnia. Mimirze, właśnie mnie zraziłeś. Widziałeś tam coś? Gotowe. Po lewej za tym żurawiem widzę zniszczone drzwi. Może Tyr próbował uciec? Sprawdźmy. Teraz dźwigowi nie zabraknie zasilania. Już prawie. Coś takiego. Przelewająca się woda zasila żurę. Sprytne. Wkrótce będziemy na górze. Gotowe. Pojedźmy tym dźwigiem na górę. Tyr musi być blisko. Dobra, nowe ćwiczenie. Pomyślmy, jak się czuje Tyr, kiedy siedzi zamknięty. Gdyby mnie uwięził Odyn, to kiedy odzyskałbym wolność, oczywiście najbardziej chciałbym ubić Odyna, ale pewnie ogólnie marzyłbym o walce. Z czymkolwiek, żeby sprawdzić, czy jeszcze umiem walczyć. Tyrze? Wow, co tu się stało? Pełzacz! Bole pełzacze! Pełzacze!
To z pewnością nie Tyr. Rozejrzyjmy się. Nie udało mu się uciec. To relikt? Na górze! Sialfa! Niezły popis! I znowu pusto. Braciszku, może już czas, żebyśmy... Nie, nie kończ zdania. Znajdziemy go. Tam, na drugim końcu jaskini widać kolejne drzwi. Jesteśmy wyżej niż byliśmy, kiedy spotkaliśmy Syndriego. Ta kopalnia to jakaś spirala. Spróbuj teraz.
Czekam na znak. Zdaje się, że coś tam słyszę. Posążę. I to nie byle jaki. Ta kamienna podobizna górowała nad wejściem do Młyna Świata. Zbudował go Durin Szczodry. Walczyliśmy z nią przy tamtej norze. Tego się nie spodziewałem. Kolejny ślepy zaułek. Gdzie on jest? Atreusie, ta kopalnia jest opuszczona. Wskazówki Durlina kończą się na wejściu do kopalni, ale musimy szukać, aż go znajdziemy. Mówiłeś, że za mną pójdziesz, a ja nakazuję szukać dalej, więc mnie słuchaj. Nie pozwalaj sobie. Pójdę za tobą, ale będę mówił, co myślę. Nie musisz się ze mną zgadzać, ale nie będziesz tak się do mnie odzywał. Zrozumiano. Tak.
kolejne drzwi. To musi być tutaj. Zobaczymy. Najpierw musimy się do nich dostać. Wespnij się i poszukaj innej drogi. Chyba widzę tu korbę. Atreusie, czas na kolejne ćwiczenie. Czemu ktoś taki jak ty, kto spędził całe życie na walce, miałby chcieć cokolwiek udowadniać, kiedy dowód niesie za sobą zniszczenie? Ale jeśli to zniszczenie oznacza trupy kilku łajdaków, to jakie to ma znaczenie? Jesteś silny i robisz to, co trzeba. Wojna nie udowadnia niczyjej siły. Mam nadzieję, że kiedyś to zrozumiesz. Może da się wznowić ruch tej platformy? Udało się! Spotkajmy się przy drzwiach! Może tutaj? Musimy jeszcze wrócić i sprawdzić ostatnie drzwi. Niech ta ziemia się uspokoi. Znajomy widok. Wróciliśmy do spiralnej części kopalni. Niech to! Słyszeliście to, bracia? Nie jesteśmy tu sami. Oczy i uszy otwarte. Dźwięk dochodził stąd. Możemy tędy przejść. Atreusie, czy moje słowa cię irytują? Nie, rozumiem cię. Bracia, czekajcie. Czy przed nami widać światło? Hej, może to tu? Drzwi są zaryglowane. Coś musi tam być zamknięte. Z pewnością nie zamyka się tak schowka na poście. Wiem, co trzeba zrobić. Atreusie, strzał! Jestem gotowy. Wagnerat gerast!
trwa! Spójrz w prawo! Uwaga, z lewej! Za tobą! Uwaga! Atak z lewej strony! Ojcze, z prawej! Próbowali nas powstrzymać. To musi być tu. To otwieramy. Czego znowu chcesz? Odynie. Co to za nowa sztuczka? Ale to nie Odyn nas przysłał. Znam cię. Bogobójco. Przyszedłeś po mnie? Chcę cię uwolnić. Nie, nie podchodź. Bracie, ja spróbuję. Tyże, tyże. Spójrz, znasz mnie, prawda? Nie. Zabiłeś Mimira! Nie! Ale go wskrzesiliśmy! Nie zbliżajcie się, potwory! Stój! Ucieka nam! Stój! Ostrożnie, bracie! Za tobą!
No dalej, wstawaj, bracie! Znajdźmy młodego. Już dobrze. Wszystko dobrze. Zostawcie mnie w spokoju. Tyże, przysięgam, że cię nie skrzywdzimy. Chcemy cię zabrać. Nie zbliżajcie się. Gdzieś, gdzie nie dopadnie cię odyw. Litości. To mój ojciec. My... pomagamy. Nie powinno mnie tu być, proszę. Tylko go rozgniewam. Ojcze! Czy ty jesteś żołnierzem? Jesteś przywódcą? Opanuj się! Mój syn nas tu przyprowadził. Po ciebie. Widzisz go? Ty? Po co? Nie znasz mnie. Znam twoją historię. Pomogłeś gigantom. Chcemy się odwdzięczyć. My? My stąd wychodzimy. Idziesz z nami czy nie? Masz. Widziałem twój posąg. Z włócznią. Pewnie przyda ci się... Laska? Nie. Doceniam troskę, ale... nie trzeba. Ale... dobrze. Słuchaj. Uciekałem, bo często... nie wiem, co jest prawdziwe. Czasem widzę, jakby... Nie ma się czego wstydzić. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Wy też go słyszycie? Chodźmy już stąd. Thank you.
Czujecie to? Wiatr! Wieje stąd. Może niedaleko jest wyjście. Jakimi imionami mam się do was zwracać? Jestem Atreus. Mimira już znasz. A to mój ojciec, Kratos. Czemu syn Spartanina przemawia w imieniu Jotunów? Urodziła mnie ostatnia gigantka w Midgardzie. Laufey? Laufey. Pamiętam to imię. Ona też pomagała, ale odeszła do światła Alfheimu. Bardzo mi przykro. Zwracacie na siebie gniew Odyna. No, zbliża się Ragnarok. Mam nadzieję, że wiesz. Może będziesz chciał pomóc. Uwolniliście mnie po to, żeby wszcząć wojnę? Nie! Tyże, dobrze cię znowu zobaczyć. Mimirze, co się z tobą stało? Poszedłem w twoje ślady. Zdrada, uwięzienie na wieki, ohydne tortury z rąk Wszechojca. Nie zasłużyłeś na taką karę. A ty? W porównaniu z tobą i tak miałem całkiem dobry widok. Znaleźliśmy go wrośniętego w drzewo na szczycie góry. Żeby go uwolnić, musieliśmy... No, sam widzisz. Czysta przyjemność dla obu stron. Wszystko gra? Światło. Ja bardzo długo go nie widziałem. Przed nami są skały. W cieniu odpoczną ci oczy. Chodź. Powiedziałeś, że nadchodzi. To znaczy, że Baldur... Baldur nie żyje. Odyn wysłał go, żeby odszukał w Midgardzie giganta. Ale zamiast niego Baldur znalazł Kratosa. A ja obiecałem tej dwójce, że poprowadzę ich na najwyższy szczyt światów. Jeśli utną mi głowę i przekonają Freję, żeby... Mimirze, przejdź do Baldura. Właśnie miałem do tego przejść. Nie chodziło tylko o zabijanie. O, wróciliśmy nam okradła. Wszystko dobrze. Obronię cię. Za tobą! Powinieneś był wziąć włócznie i walczyć. Nie. Wyrzekłem się przemocy. Ale jesteś bogiem wojny. Dawno porzuciłem to życie. Jeśli Odyn rozpęta Ragnarok, naprawdę nie będziesz walczył? Nie będę, choćbym chciał.
zanim odpłyniemy, mówcie. Czego ode mnie chcecie? Mówicie o Ragnaroku. Chcieliście znaleźć Boga Wojny? Tego Tyra już nie ma. Atreusie? Ja... Wybaczcie. Jestem wdzięczny za ratunek. Ale jeśli chcecie, żebym poszedł na wojnę, albo do niej doprowadził, to mnie zabijcie. Ja już nie walczę. To przeszłość. Nikt cię nie zabije, bracie. Wolę zginąć, niż doczekać Ragnaroku. Nie chcemy wojny. Chcemy odpowiedzi. Nie wiem, jak wam pomóc. To nieważne. Giganci ci ufali. Takiego Tyra potrzebujemy. Chodź z nami. Dobrze. Proszę tylko o spokojną noc. I jakąś strawę. Zabiliście strażników, którzy ją nieśli. Bracie, może chciałbyś dokończyć historię? Zaatakowali nas synowie Thora. Zabiliśmy ich. Baldur próbował zabić Freję. Zabiłem go. Nie wspomniałeś o tym, że uwolniliśmy Walkirię i że nie ma już gigantów? Ani o tym, że nazwali mnie Loki, ani o ołtarzach. Nie ma już gigantów? Gdy dotarliśmy do Jotunheimu, wszyscy byli martwi. Martwi? Myślicie, że Odyn? Nie wiemy. To idealny moment, żeby się stąd zabrać. Wow, co to jest? Posiłki z Asgardu. Einherjerzy będą badać sprawę mojego zniknięcia. Podróżują pomiędzy światami po niebie? Odyn ma w rękawie asy, o jakich nam się nie śniło. Spadają też na Nidaveli. Krasnoludy są bezpieczne? Nie mamy czasu się nad tym zastanawiać. Idziemy. Już.